Czy macie takie miejsca, do których nie lubicie chodzić, bo kojarzą się wam z czymś nieprzyjemnym albo niebezpiecznym? I nie pytam tu o miejsce pracy, no bo to wiadomo, ale chodzi mi o takie miejsce, które powinno kojarzyć się z czymś interesującym, nowoczesnym, relaksującym. A wy macie względem nich jakieś ale nie wiadomo z jakiego powodu. Bo ja na przykład nie mam. A przynajmniej jeśli takie istnieje w moim życiu, to mam szansę na jego omijanie, przez co moja pamięć dotycząca negatywnego połączenia z tym miejscem zatarła się już wystarczająco. Ale co ja wiem o życiu, jeśli nie byłam tam, gdzie dzisiejsze ofiary? I powiem wam tak. Nie mam chęci aż takiego zagłębiania się w tą sferę, jeśli miałoby to oznaczać, że do końca życia miałabym przez to omijać lotniska lub stację metra. I pomimo tego, że znam historię, którą zaraz usłyszycie, to i tak tych miejsc nie omijam. Bo mam jakoś chorą, nikłą nadzieję, że mi się nic takiego nigdy nie przydarzy. I zapewnie wielu z was tak myśli i być może ktoś z was też tak myślał w marcu roku 2016. Ze względów oczywistych będę omijać nazwy pewnych organizacji i niepoprawnych politycznie wyrażeń, bo szczerze mówiąc do takich rzeczy YouTube się nie nadaje. Ale was serdecznie zapraszam do odsłuchania nowego odcinka rekonstrukcji zdarzeń i mam nadzieję, że się spodoba. A jeśli tak, to wyraźcie swoje zdanie albo w komentarzu, albo dajcie łapkę pod filmem. A najbardziej cenną monetą na YouTube jest oczywiście subskrypcja. Wiem, że nie wszyscy tym się przejmują, ale tak naprawdę to jest wasz wkład w ten podcast. Z góry wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających, bo dzięki wam mam motywację do nagrywania. A teraz Magda zaprasza do odsłuchu. Na placu Pollard Plain, leżącym w środku samej Brukseli, dziś 9 października 2010 roku, zebrała się duża grupa ludzi. Zebrali się tutaj zupełnie nieprzypadkowo, bo znajdował się tutaj także budynek sądu, zwany Justice Palace, czyli Pałacem Sprawiedliwości. Tak duża liczba osób w jednym miejscu na pewno zawsze będzie powodować dużo hałasu, a dziś dochodzą do tego jeszcze słowa, które zebrani ludzie razem skandują. A są to uwolnić Osamę, uwolnić Osamę. Osama Attar, który ma na ten czas 26 lat, jest Belgiem pochodzenia marokańskiego i pozostaje w amerykańskiej niewoli na terenie Iraku. Przed budynkiem pałacu postawiono więc klatkę, w której siedzi mężczyzna ubrany w biało-czarny strój, imitujący ubranie więzienne. Protestujący założyli na siebie białe koszulki i trzymają w rękach białe balony. Biel symbol niewinności, który ma pokazać, że Osama Attar, którego uwolnienia żądają, jest tak samo niewinny. Na placu pokazują się także zdjęcia chłopaka, który już od 5 lat siedzi w więzieniu, do którego wsadzili go Amerykanie, podejrzewający mężczyznę o udział w organizacji przestępczej. Na zdjęciach może i ma 18 lat, no ale przecież od tamtej pory nie udało się nikomu dotrzeć do jego najbardziej aktualnych fotografii. To, że Osama jest zamknięty z powodu jakichś podejrzeń, nie jest jednak tematem dzisiejszego protestu. Chodzi raczej o to, że do rodziny dotarły informacje o poważnej chorobie ich syna, który na chwilę obecną praktycznie walczy o swoje życie, a Amerykanie, według donosów, nie chcą mu udostępnić odpowiedniego leczenia. To nie tylko zwykli ludzie stoją dzisiaj na placu, obecni są także politycy oraz przedstawiciele Amnesty International, stowarzyszenia założonego w Londynie, które zajmuje się walką o prawa ludzi. Wszyscy razem wzruszeni słuchają wypowiedzi siostry Osamy, która twierdzi, że jej brata należy jak najszybciej uwolnić. Nie jest żadnym ciężkim kryminalistą, a ma mniej praw od tych, co w ogóle nie powinno mieć na ten czas miejsca. Amnesty International zgadza się z siostrą i w takim samym tonie wypowiada się w mediach, kiedy zostają zapytani o swoje zdanie na temat sprawy Osamy. Po proteście wszyscy rozejdą się do domów, sprawa przycichnie, a przynajmniej w niektórych środowiskach, bo w rodzinie Osamy najprawdopodobniej będzie ciągle żywa. Jednak 6 lat później zostanie wszystkim bardzo dokładnie przypomniana. W roku 2016 Amnesty International będzie się wypowiadać już w innym tonie,
Bo 6 lat po protestach w Brukseli zdarzy się coś, czego nikt z zebranych na placu Poulard ludzi nie mogło się wtedy spodziewać. O, przepraszam. Z tej listy być może trzeba będzie jednak wykreślić polityków. Mieszkanie na placu Józefa Willemsa, czyli Józef Willemsplein w mieście Laeken, położone jest nad wypożyczalnią kaset wideo i jest tym miejscem, w którym Usama Attar został wychowany wraz z szóstką swojego rodzeństwa. Pierwszym członkiem rodziny, który przybył do Belgii z Maroka, był dziadek Usamy, który przyjechał tu, aby pracować w kopalni w mieście Henk. Dzieciństwo i nastoletnie lata chłopaka nie były szczególnie wyjątkowe, to znaczy chłopak żył tak, aby jego kartoteka nie miała prawa się rozrastać. Jednak w jego otoczeniu dużo młodziaków miało zupełnie inne plany dotyczące swojego życia i żeby Usama nie kręcił się w takim towarzystwie, matka jego selekcjonowała mu, na tyle na ile to było możliwe, jego bliskie towarzystwo. Nie mógł on na przykład uczęszczać na zajęcia do domu młodzieży, bo tam, o dziwo, kręciły się dziwne i podejrzane typy. Jednak gdzieś Usama Attar musiał się bawić i robił to głównie na placu przed swoim domem, na którym jednak dziwnych typów też nie brakowało, a pomiędzy nimi wałęsali się na przykład weterani z Afganistanu, których historie fascynowały pewnie dużo młodych chłopców. Gdyby tego było mało, z czasem wyszło na jaw, że wypożyczalnia znajdująca się pod mieszkaniem służyła także jako przechowalnia dla propagandy dla pewnej organizacji przestępczej zaczynającej się na A. I w tych okolicznościach Usama dorastał aż do wieku lat 19. Wtedy też postanowił wyjechać do Syrii. W roku 2003 udał się tam, żeby, jak głosi oficjalna wersja na tamten moment, podszkolić się w języku arabskim. Tak przynajmniej brzmiała wymówka, która uspokoi jego rodzinę. Po 2 latach nauki języka Usama został złapany w Iraku przez amerykański patrol. 25 lutego 2005 przewozi leki dla rannych, nie jest jednak w posiadaniu odpowiednich dokumentów na owe medykamenty, ani nie ma też przy sobie odpowiedniego dowodu tożsamości. Taka jest oficjalna wersja wydarzeń, która będzie przekazana rodzinie Usamy. Tak naprawdę jednak Attar został złapany podczas akcji zamachowej. Niestety jego kumple z radykalnej organizacji pozostawili go na miejscu wydarzenia, czyli w szpitalu, w którym przygotowywał on materiały, które miały, no, wybuchać. Coś poszło jednak nie tak, nastąpiła eksplozja, Usama został zraniony, a później pojmany przez Amerykanów. Bo to właśnie przeciwko im, tym Amerykanom, walczył teraz ze swoją grupą radykałów, którzy, tak jak on, wyjechali za granicę w celu podszkolenia swojego języka arabskiego. Za takie niegrzeczne zachowanie Usama dostał od irackiego sądu dożywocie, które spędzał w różnych więzieniach na całym terenie Iraku. Ostatnim jego miejscem pobytu jest Camp Buka, leżący gdzieś na środku pustyni, uznawany za najgorsze więzienie stworzone przez USA, w którym niestety tworzy się też zalążek pewnego państwa, którego w skrócie nazwano dwoma literami I i literą S. Z tego też więzienia pochodzi 12 topowych przedstawicieli tej organizacji, z którymi Usama nawiązuje bliskie kontakty. Belgia stara się uwolnić swojego obywatela, wcale o nim nie zapomina. W roku 2006 Belgia już wie o złapaniu Usamy w Iraku, a skoro to ich obywatel, to chcą jego uwolnienia. To znaczy nie z Afryką oczywiście, bo służby bezpieczeństwa chcą go ściągnąć do Belgii w zamian za to, żeby pracował dla nich jako szpieg wśród jego własnych kolegów. W roku 2009 monarchia naciska na Amerykę, aby wypuściła Usamę do Belgii. W przeciągu paru lat złożyli nawet 200 takich zapytań. Niestety, w tym samym też więzieniu Attar Usama z belgijskiego Laeken rozchorowuje się bardzo poważnie, o czym dowiaduje się jego rodzina i to ona też skanduje w roku 2010 na placu Poularta i będą też twierdzić, że belgijski rząd wie, że ich obywatel jest w niewoli i ma raka nerek, a jednak Belgia jakoś o niego nie walczy i nie stara się, aby był bardziej humanitarnie traktowany. W związku z chorobą zniewolonego Belga, Czerwony Krzyż zostaje wysłany do amerykańskiego więzienia w Iraku i sprawdza stan zdrowia mężczyzny. Na miejscu okazuje się jednak, że to jedynie zapalenie jelit. Z jakiegoś powodu wyrok dla Usamy zostaje zmieniony z dożywocia na 25 lat, a następnie zmniejszony jeszcze do 10. Ostatecznie Usama wychodzi z Camp Buka 16 września 2012 roku, a następnie wysłany zostaje przez Amerykanów do Belgii. Czy to z powodów zdrowotnych, czy z tego powodu 200 zapytań, tego nie wiem. Wiadomo jednak, że i USA, i francuskie służby bezpieczeństwa uważały Usama Attariego już wtedy za bardzo niebezpiecznego, w odróżnieniu od służb belgijskich, no ale za niedługo same się one do takiej oceny przekonają.
Pomimo dziwnego życiorysu Usamy, po powrocie do Belgii zostaje on prawie całkowicie zapomniany i pozostawiony bez jakiejkolwiek kontroli ze strony służb bezpieczeństwa. Błąd, bo już po 16 miesiącach w roku 2013 Usama po cichutku wraca do Syrii. Być może dlatego, że jego pozycja w tym kraju jest dużo wyższa niż w kraju ojczystym. W Syrii Atari jest już numerem 3 w VIS. W Europie nadchodzi rok 2015 i piątek 13 listopada, którego to też dnia rozpoczyna się seria zamachów w stolicy Francji, jako karę za to, że Francuzi popierają ataki w Syrii. Potem nadchodzi rok 2016 i marzec 15, a my przenosimy się do Belgii. W brukselskim Wurst na ulicy Driestraat zbierają się antyterroryści. Na cichej, wąskiej ulicy z małymi domkami, sprawiającej wrażenie, jakby leżała w malutkiej wiosce, do pewnego apartamentu wchodzi trójka wyszkolonych funkcjonariuszy, którzy kierują się z bronią gotową do strzału w stronę kolejnych pomieszczeń. Niby istniały podejrzenia, że apartament jest opuszczony, bo jak sprawdzono, gaz i elektryczność już dawno była odłączona, ale jednak po zamachach w Paryżu postanowiono dmuchać na zimne i sprawdzić, czy zbiegli zamachowcy na pewno nie przebywają w Belgii, a jeśli tak, to gdzie dokładnie. I tak 4 poprzednie miesiące śledztw i przeszukiwań setki adresów doprowadza policję belgijską do Wurst na południowym zachodzie Brukseli. Czy spodziewano się tego, co zaraz nastąpi? Nie wiadomo, bo niby dom miał być opuszczony, a jednak antyterroryści pojawili się na miejscu i prawie od samego progu zostają potraktowani kulami. Jest godzina 15:23, kiedy 3 członków jednostki interwencyjnej rozpoczyna się bronić przed atakującym ich strzelcem ukrytym w środku mieszkania. Jego zadaniem jest odciągnięcie uwagi policji od uciekających tyłami domu przestępcami. Przez prawie 3 godziny sąsiedztwo będzie zmuszone słuchać 180 dB, które zostają wykreowane przez ciężki kaliber. Aż do godziny 18:05, kiedy snajper pozbawia życia Algierczyka Mohameda Belkaida. Sąsiedzi raportują policji, że może i akcja była przednia, ale jednak cel żaden, bo może strzelający przestał się bronić, ale jego 2 kumpli to już dawno uciekło, jeszcze praktycznie przed przyjazdem policji. Kim byli, nikt nie wie. Można jednak to sprawdzić na nagraniach, bo któremuś z sąsiadów udało się ich sfilmować. Po strzelaninie zostają sprawdzone pozostawione przez przestępców na miejscu zdarzenia ślady. Dzięki odciskom palców udaje się zidentyfikować pewną znaną i najbardziej na ten moment poszukiwaną przez francuską i belgijską służbę osobę, którą jest Salah Abdeslam. Jest on jednym z tych, którzy uciekli przez tylne wejście domu i musi się gdzieś teraz zapewnie ukrywać. Jego pechem jest jednak to, że nie ma kontaktu z kolegami z Ferajny. I nie wie też, gdzie może się ukryć. A przecież safe houses, bezpieczne domy, takie kryjówki, to coś, co jest podstawą dla życia ludzi, którzy czasami bawią się w zamachy. Salah postanawia więc skontaktować się ze swoim kuzynem i prosi go, aby odebrał go z obecnej swojej kryjówki. Mężczyzna nie uciekł daleko od ulicy Driestraat i nadal znajduje się w miejscowości Wurst. Kuzyn odbiera mężczyznę i zabiera go do domu swojej matki, leżącego na ulicy Vierwindenstraat w Molenbeek, oddalonym od Wurst o jakieś 7 km. Salah zostaje ukryty w piwnicy domu i może nikt by się o nim nie dowiedział, gdyby nie to, że policja już od dłuższego czasu jest zaciekawiona tym, co się w obiekcie mamy kuzyna dzieje. A w związku też z tym, dom jest nie tylko obserwowany przez jednostkę, ale jest też w nim założony podsłuch. 2 dni po wtorkowej strzelaninie w Wurst, w czwartkowy wieczór około godziny 23, obserwatorzy domu zauważają, jak pod budynek podjeżdża kurier, który wypakowuje z auta pizzę. Tylko że tych pudełek z pizzą jest zbyt dużo jak dla jednej kobiety. I tu chyba policjanci nie doceniają kobiet. W każdym razie, tak dużo pizz nie może być zjedzonych przez jedną osobę, twierdzą funkcjonariusze, co zaczyna wzbudzać ich podejrzenia. 18 marca policja postanawia odwiedzić rodzinę Salaha na Vierwindenstraat. Akurat przypadkiem na tej samej ulicy i niedaleko domostwa stoi sobie grupa telewizyjna kanału VTM. Czy to przypadkiem, czy zupełnie nie? Nie wiadomo. W każdym razie będą mieli za niedługo świetny materiał. Nagrane zostanie bowiem, jak uciekający z domu mężczyzna zostaje postrzelony przez policjantów, pada przy przystanku autobusowym, a następnie zostaje z chodnika ściągnięty przez antyterrorystów, którzy najpierw podjechawszy swoim czarnym golfem, później wciągają go na jego tylne siedzenie, a potem odjeżdżają w siną dal. Kim jest Salah Abdeslam tak w ogóle? Przed listopadem roku 2015 nikt o nim tak za bardzo nie słyszał. Jest on Francuzem, który wychował się w belgijskim Sint-Jans-Molenbeek. Jest małym kryminalistą, który nawet kiedyś przepracował legalnie przez 1 rok jako technik w zajezdni tramwajów.
Niestety został wyrzucony, bo pewnego dnia przestał do tej pracy po prostu przychodzić. Jeszcze prowadził kiedyś kafejkę z zieleniną, a życie jego miłosne jak na ten moment ograniczało się do jednego ślubu i jednego rozwodu. Jednego dnia Sala przestaje przychodzić do pracy, a znowu kolejnego staje się sławny, bo postanowił przyczynić się do nieprzyjemnych wydarzeń w Paryżu. Sala ma jeszcze dwóch braci, to znaczy miał, bo jeden z nich, Brahim, postanowił zakończyć spektakularnie swoje życie wraz z ofiarami wybuchów w stolicy Francji. Drugi brat, Mohamed, należy do tych grzeczniejszych dzieci rodziny i w mediach wypowiada się o braciach komentarzami w stylu: nasza rodzina nic nie wiedziała o ich planach, tym samym odcinając się od braci kryminalistów, a przynajmniej oficjalnie. 18 marca, 4 dni przed zdarzeniami, które wstrząsną Belgią i o których jest też ten podcast, ale ciągnie się, bo chcę, żebyście wciągnęli się w tę historię tak samo jak ja, belgijski premier i francuski prezydent świętują wspólnie i publicznie areszt Salama Abdeslama. Jako że Sala został przez funkcjonariuszy jednostki specjalnej postrzelony w nogę, humanitarnym wydawało się policji, aby najpierw zajęli się nim lekarze. No ale czas mija i dopiero po 18 godzinach od aresztowania Sala zostaje zaproszony na przesłuchanie. Mężczyzna nie jest skromny i chętnie opowiada, co robił w Paryżu w zeszłym roku, jak zorganizowano atak i kto był za niego odpowiedzialny. Nie chce jednak nic powiedzieć o swoich kolegach, z którymi siedział w mieszkaniu na Driestraat w mieście Worst, gdzie rozpętała się też strzelanina z 15 marca. Można by odnieść z jego opowieści wrażenie, że w mieszkaniu był tylko on i strzelec, pan Belkaid, którego policja na miejscu pozbawiła funkcji życiowych. Gebule pokazane mu na zdjęciach nie zostają przez niego rozpoznane, a jeśli jakieś tak, to Sala zaprzecza, jakoby owi ludzie mieli mieć coś wspólnego z zamachami w Paryżu. Po 2 godzinach Sala zostaje na szybko przeniesiony na oddział medyczny więzienia w Brugge, bo policja ma tylko 24 godziny na trzymanie go w areszcie. Po przeniesieniu Sala już nic nie będzie chciał opowiadać śledczym, a to być może z tego powodu, że w Brugge siedzi też jego kolega po fachu, Mehdi Nimush, który dostał wyrok za strzelanie w pewnym brukselskim muzeum 24 maja 2014 roku. Ten kolega daje jasno do zrozumienia Salahowi, żeby trzymał język za zębami. I tak też Abdeslam robi, co powoduje, że jego adwokaci, Sven Mary i Frank Verton, w październiku 2016 ogłoszą, że z powodu jego upartości nie są go w stanie już dłużej reprezentować. Wątek Salaha Abdeslama na razie porzucimy, bo jest już zatrzymany i nie będzie go na lotnisku za Zaventem za 4 dni. A w roku 2018 dostanie za strzelaninę na Driestraat wyrok 20 lat, plus dożywocie za zamachy w Paryżu. Idźmy więc dalej. 18, 19, 20, 21 jest 21 marca 2016, kiedy na 6 piętrze budynku na ulicy Max Rostrat siedzi trójka mężczyzn. Pomieszczenie jest prawie puste, jeżeli nie zaliczymy do mebli materace do spania, z położonymi na nich czarnymi flagami z logiem IIS, które służą za kołderki dla owych mężczyzn. Ci mężczyźni wiedzą już dobrze, że Sala jest zatrzymany i jest to dla nich ważna informacja, bo Sala jest ich dobrym kumplem z pracy, którą się zajmują pełnoetatowo. Ich zadaniem jest przygotowanie produktów, które potrafią zrobić dużo krzywdy, kiedy zostaną dobrze podłączone kabelkami do zapalnika, a potem ktoś je uaktywni wciśnięciem guzika. Dlatego też kuchnia mieszkania na Rostrat służy obecnie za laboratorium, w którym na szybko eksperymentuje się z różnymi połączeniami składników potrzebnych do produkcji owych przedmiotów. Panowie są w lekkiej panice, nie tylko dlatego, że im tu kolegów policja zaczyna z ulicy zbierać, ale też dlatego, że nie wiedzą dokładnie, co mają z tymi przedmiotami zrobić. Gdzie mają z nimi pójść, kiedy, o której godzinie? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi, a zaraz i ich przecież policja złapie. Potrzebują jakiegoś celu i planu, biorą więc swój laptop i wysyłają wiadomość do człowieka siedzącego w Syrii. Zapamiętajcie jego imię, bo będzie nam jeszcze potrzebne w tej historii. Jest nim Abu Ahmed. Abu Ahmed podejmuje decyzję i przekazuje mężczyznom dane miejsc, które wybrał za swój cel. I owi mężczyźni jutro mają się tam wybrać. A dlaczego? A dlatego, proszę Państwa, że ktoś kiedyś napisał pewną książkę, a ludzie ją sobie od setek lat interpretują tak, jak im się to podoba. Decyzja więc zapadła, mężczyźni kładą się spać, potrzeba się porządnie wyspać przed ostatnim dniem swojego życia. Jest wtorek 22 marca. 4 miesiące temu tragiczne wydarzenia wstrząsnęły Paryżem. Tydzień temu odbyła się strzelanina na Driestraat w Worst, po której 3 dni później zatrzymano Sala Abdeslama, współodpowiedzialnego za zdarzenia z Paryża.
Trzech mężczyzn z ulicy Rostrat wstaje raniutko i znosi walizki na dół budynku. Każdy ma czarną walizkę i za chwilę będą je pakować do bagażnika zamówionej taksówki. Jak opowie później taksówkarz, walizki śmierdziały mu trochę chemią, no ale co zrobisz, taka praca. Taksówkarz będzie jednym z nielicznych, którzy będą mieli szansę na opowiedzenie swoich przeżyć po spotkaniu trzech panów z tego dnia. Taksówka podwozi mężczyzn na lotnisko za Zaventem pod Brukselą. O 7.43 faceci stoją pod tablicą z odlotami i są bardzo dobrze świadomi tego, że kamery ochrony ich nagrywają. Później panowie postanawiają napić się kawy, a następnie się rozchodzą. O godzinie 7.58 następuje pierwszy wybuch. Najim Lahrabi już odszedł z tego świata w tym momencie, a wraz z nim niestety parę osób. W powietrzu fruwają kawałki podartych biletów, na podłodze leżą kawałki spadające z sufitu, a wszystko otoczone jest jakąś dziwną ciszą. Pod ścianą widać mężczyznę w czapeczce rybackiej, który podnosi ręce do głowy i zatyka sobie palcami uszy. 11 sekund po pierwszym wybuchu następuje drugi, tym razem po drugiej stronie hali odlotów. Widoczność jest zasnuta gęstą mgłą, a nogi uciekających potykają się o kawałki sufitu i o ciała tych, którzy nie mogą się już poruszać. I nadal panuje dziwna cisza. Facet w czapeczce już nie stoi pod ścianą, ale udaje się spokojnie w stronę wyjścia z lotniska. Na razie jeszcze nikt tego nie liczy, ale to zdarzenie przyczyni się do 16 ofiar śmiertelnych i 300, którzy już do końca życia będą mieć ogromną traumę. Mężczyzna, który wyszedł na zewnątrz z budynku lotniska, udaje się w stronę brukselskiego Schaerbeek. Piechotą, spacerkiem, jakieś 7 km, wystarczająco czasu, aby przemyśleć swoje życie albo żeby zaplanować, gdzie się można dobrze schować przed policją. Mężczyzna ma przy sobie trzeci eksperyment, który udało się zbudować poprzedniego dnia, ale nie ma zamiaru go użyć. Przynajmniej nie do kiedy ma go przy sobie. Podczas przebywania drogi ściąga z siebie jasnokolorową kurtkę przeciwdeszczową i wyrzuca ją do najprawdopodobniej śmietnika. Czapeczki nie ma jednak zamiaru zdejmować, bo wie, że dookoła wiszą liczne kamery, a on nie chce pokazywać oglądającym swojej twarzy. Po drodze wyciąga też baterię ze swojego telefonu i ją także wyrzuca. Jest godzina 8.48, kiedy na stację metra Petit-Jean w Malbec wchodzi dwóch mężczyzn. Jeden z nich ma na sobie niebieską kurtkę, ciemne okulary i uda się za chwilę do wagonu metra. Drugi natomiast postanawia zawrócić i opuścić stację. O godzinie 9.10 mężczyzna z fioletowym plecakiem i niebieską kurtką wychodzi z trzeciego wagonu metra jadącego na trasie Malbec-Kunstwet i przychodzi do drugiego, tego w którym jest więcej ludzi. Minutę później 16 z tych ludzi stanie się ofiarami śmiertelnymi trzeciego tego dnia wybuchu. W międzyczasie mężczyzna w czapeczce rybackiej dalej spaceruje spokojnie w stronę Schaerbeek, aby tam o godzinie 9.50 zniknąć z widocznego dla kamer terenu, za rogiem ulicy Nutlarstraat. Szok, panika, niedowierzanie w kraju i na świecie, a w tym wszystkim policja, która ma za zadanie zidentyfikować sprawców i ukarać tych, którzy jeszcze chodzą żywi po naszej planecie. Nagrania z kamer przedstawiające podejrzanych zostaną jeszcze tego samego popołudnia wypuszczone publicznie z nadzieją na pomoc w znalezieniu sprawców. Pierwszy ze zidentyfikowanych sprawców i pierwszy, który tego dnia zginął, okazuje się być Dawid Ulif Sirah. Jest to jednak tak naprawdę Najim Lahrabi z Brukseli, przy którego ciele policja znalazła fałszywe dokumenty tożsamości. Był on jednym z członków grupy odpowiedzialnej za ataki w Paryżu i był także najemcą mieszkania na Max Rustrat w Schaerbeek. To jemu też, wraz z Salah Abdeslamem, udało się uciec podczas strzelaniny na Dristrat Forst. Zanim jednak do tego wszystkiego doszło, 24-letni Najim zajmował się studiowaniem inżynierii, chociaż na ostatnim roku zaczął się też ten bardzo dobry student dziwnie zachowywać. Na przykład zaczął odmawiać podania ręki kobietom. W roku 2013 Najim wyjeżdża do Syrii, gdzie jest bardzo respektowany, a to z powodu jego znajomości języka arabskiego. Jak mało ludziom potrzeba do szczęścia, nieprawdaż? Po 2 latach zajmowania wysokiej pozycji w grupie przestępczej, do której należała opieka nad obcokrajowcami złapanymi w Syrii, niektórzy z nich występowali później w takich filmach, na których coś podpalano lub obcinano, a służyły one do zastraszania głównie Amerykanów. Prawdopodobnie wiecie, o co chodzi. Ale nie chodźmy w szczegóły, przybliżam wam tylko, o jaką organizację mi chodzi. Więc w roku 2015 Najim wraca po cichu do Belgii, nie powiadomiwszy nawet o tym swojej rodziny. Ojca, który już zgłosił go kiedyś na policję z powodu wyjazdu do Syrii, i brata, który na ten czas reprezentuje Belgię w taekwondo i wcale nie ma zamiaru oficjalnie wspierać wybryków swojego brata.
Co się tyczy dalszego śledztwa, w jednym ze schabickich śmietników w okolicach ulicy Max Rostrat policja znajduje porzucony laptop, na którym odczytuje dokumenty, które okazują się być testamentem spisanym przez Nazima. Mężczyzna zwraca się w nim do Abu Ahmeda. Jest to ten, który podjął decyzję o miejscu i czasie zamachów w Belgii. Drugim zamachowcem z lotniska Zaventem, którego policja zidentyfikuje po odciskach palców, jest znany już im kryminalista, który odsiadywał kiedyś wyrok 10 lat więzienia. Jednak w roku 2014 wyszedł wcześniej. Warunkiem jego wolności było nieopuszczanie kraju na dłużej niż miesiąc. Niestety jest to bardzo ciężki do spełnienia warunek, dlatego Ibrahim el-Bakrawi zostaje deportowany z Turcji do Holandii z podejrzeniem o bycie podejrzewanym terrorystą. Jako że Belgia na ten czas ignoruje ostrzeżenie Turcji, a Holandia nie potrafi ukazać, że el-Bakrawi jest terrorystą, został on wtedy wypuszczony po prostu na wolność. Ibrahim el-Bakrawi, rocznik 86, urodzony w Laeken, na tej swojej wcześniejszej wolności zdążył jeszcze do grudnia 2015 pozyskać 25 tysięcy euro ze świadczeń socjalnych. Mówię wam, Polacy, jest przyszłość w Belgii, wyjeżdżajcie. I gdybyście się zastanawiali, co to ma wspólnego z protestami z początku podcastu, to mogę wam dać na razie jedną podpowiedź. Ibrahim el-Bakrawi, ten drugi zamachowiec z Zaventem, był kuzynem Usama Atara, tego chorego na nerki. Tylko na tamten moment nikt jeszcze ze śledczych nie przywiązuje do tego faktu żadnej uwagi. Pozostaje do odnalezienia jeszcze trzeci zamachowiec z Zaventem, pan w czapeczce. Oraz tych dwóch oczywiście ze stacji metra Petium. Policja koncentruje się na odnalezieniu kurtki przeciwdeszczowej, którą zbieg z Zaventem porzucił podczas swojego porannego wtorkowego spaceru. Mają nadzieję, że pozostawi w niej jakiś liścik, albo może dowiedzą się, gdzie została na przykład i przez kogo kupiona. W poszukiwaniach zbiega ze stacji metra pomaga szwedzka służba bezpieczeństw. Jest im łatwiej, bo poszukiwany pochodzi akurat z ich kraju. Zidentyfikowany zostaje jako Osama Krajem, syn palestyńskiego imigranta z Syrii, wykonującego w Szwecji pracę kierowcy taksówki. Osama w roku 2014 wyjechał ze Szwecji, w której się urodził i wychował, do Syrii, gdzie połączył się z kolegami z IIS. Jego następnym celem była Bruksela, w której mieszkał jego brat. Jest 7 kwietnia 2016. Policja dostaje cynk o przestępcy ukrywającym się na ulicy Tivoli Strat w mieście Laeken. Obserwują budynek i oczekują, że ukrywający się tu najprawdopodobniej Osama Krajem niedługo będzie musiał wystawić nos za drzwi. Dzień później mężczyzna, który uciekł z metra, został aresztowany. Przesłuchania dostarczają policji niesamowitych informacji, ale takich, które stawiają go w zbyt dobrym świetle, dlatego trudno w nie uwierzyć. Tego samego dnia, 8 kwietnia, 5 km od kryjówki Osamy Krajema, w Anderlechcie cztery nieoznakowane auta policyjne zajeżdżają drogę pewnemu przechodniowi. Po unieruchomieniu mężczyzny rzucają go na tyły swojego Passata i odjeżdżają w siną dal. Porwanym z ulicy przechodnim jest pan w czapeczce, który 22 marca spacerował po wiosce Zaventem. Jego imię to Mohamed Abrini, rocznik 84, urodzony w brukselskim Berchem, prywatnie przyjaciel Abdeslama Salaha z lat dziecięcych. Abrini był już na ten czas od 147 dni poszukiwany przez policję z powodu powiązań z zamachami w Paryżu. Teraz, po 22 marca, ostatnie dni spędził na udawaniu bezdomnego. Szło mu tak dobrze, że pewna pani użyczyła mu nawet swojego pokoju, żeby biedny bezdomny mógł chociaż przez chwilę zaznać ciepła domowego. Podczas przesłuchań Abrini opowie policji wszystko, co mogłoby mu pomóc w ratowaniu własnej skóry. Opowiada szczegółowo nie tylko o planach zamachów, ale także o tym, że on nigdy nie wyruszył na lotnisko z planem wykorzystania swojego sprzętu. Był zresztą tym, który jako pierwszy miał odpalić ląd, ale stwierdził, że nie będzie tego robić, więc kolega Ibrahim el-Bakrawi zajął jego miejsce. Jako że materiały były niezbyt stabilne, Abrini postanowił swoje popchnąć w stronę słupa, mając nadzieję na to, że same wybuchną. Wtedy to też stanął właśnie pod ścianą i zatkał sobie uszy. Jak to będzie później widać na nagraniach. Poza tym Abrini twierdzi, że z tymi panami z lotniska to on się kumplował tylko i wyłącznie dlatego, że ukrywali go przed policją. Trzecim poszukiwanym z tożsamości oraz pierwszym kryminalistą, który zginął na stacji metra, jest Khalid el-Bakrawi, 27-latek, młodszy brat Ibrahima el-Bakrawiego, który też zginął w Zaventem. Khalid, młodszy brat,
a przyszły ojciec syna, który ma się mu urodzić w maju, zostawia na tym samym laptopie znalezionym w śmietniku w skarbik list do swojej żony, w którym ją przeprasza, że od teraz będzie sama musiała sobie ze wszystkim radzić. Zróbmy więc małą powtórkę z historii. Salah Abdeslam i Najim Lahrawi uciekają z Dristrat, gdzie podczas strzelaniny z policją zostaje zlikwidowany ich kolega Mohammad Belkaid. Salah Abdeslam ukrywa się w domu kuzyna, ale zostaje aresztowany 18 marca. Za to Najim Lahrawi wraz z Ibrahimem El-Bakrawi oraz Mohamedem Abrinim kontaktują się z Abu Ahmedem z Syrii przez internet i ustalają, że 22 marca pojadą na lotnisko Zaventem. Z tej trójki przeżyje tylko Mohamed Abrini, zwany też facetem w czapeczce. Na stację metra 22 marca wchodzi Osama Krajem i Khalid El-Bakrawi. Osama nie ma jednak odwagi zrobić tego co kumpel i ucieka. Khalid postanawia poświęcić swoje życie dla większego celu i zostawia swoją duszę na stacji w Molenbeek. Kiedy wszyscy śledczy zajmują się aresztowaniami i przesłuchiwaniami pozostałych przy życiu mentalnie inaczej ludzi, nikt jakoś szczególnie już nie pamięta o Osamie Attarze, tym przetrzymywanym w niewoli belgijskim więźniu, o którego bardziej humanitarne traktowanie walczyło kiedyś Amnesty International. W Służbie Bezpieczeństwa też nikt nie myślał o Attarze, a wszyscy tylko drapią się po głowach i myślą, kim jest do jasnej ciasnej tej Abu Ahmed, do którego ze śmietnikowego laptopa zwracali się z zapytaniami antybohaterzy naszej akcji. Kim jest ten nieznany nikomu mężczyzna, którego wyglądu nikt nie zna, ani nikt nie wie skąd on pochodzi? Kim jest ten, który zlecił zamachy w Paryżu z Zaventem i Malbec? Kim jest mężczyzna żonaty z Farą, posiadający syna, mówiący po francusku i arabsku i chowający swoje oczy za ciemnymi okularami, pełniący funkcję wysokiego rangu członka IIS? Mężczyzna od 2015 roku zajmuje się też dodatkowym zadaniem, mianowicie wysyłaniem walczących w Syrii Europejczyków z powrotem do swoich krajów pochodzenia, aby tam przeprowadzali zamachy. Jest więc w tym roku, 2016, policji bardziej niż potrzebny. No kimże on jest, jeśli nie Osama Attarem? Prawda wychodzi na jaw, kiedy szwajcarska policja pokazuje paru zatrzymanych zdjęcia, na których pokazany jest Osama Attar. Dopiero w grudniu roku 2016, 9 miesięcy po Zaventem i Malbec, francuski sąd wystawia nakaz aresztowania Osamy Wel Abu Ahmeda. Jednak już 17 listopada 2017 do europejskich służb bezpieczeństwa dociera informacja, że Osama Attar Wel Abu Ahmed z Syrii został zlikwidowany przez amerykańskich żołnierzy. Mało kto jednak wierzy w taką bajeczkę, bo wielu przed nim, jak i po nim, także będzie inscenizować swoją śmierć tylko po to, aby uniknąć kary. 11 grudnia 2022 roku, wcale nie tak dawno temu w sumie, o godzinie 9 rano na ulicy Burchetlan w Brukseli rozpoczyna się proces z udziałem ławy przysięgłych, który potrwa przez, jak zostaje to na razie zaplanowane, kolejne 9 miesięcy. Dla 400 dziennikarzy i innych obecnych na procesie, chcących wejść do budynku NAVO, zostały ustalone specjalne zasady, ponieważ jest to owszem też specjalny proces. A o wyjściówkę na salę trzeba poprosić mailowo i przynieść ją wydrukowaną na stronie A4. Tak dla informacji. Oprócz trójki oskarżonych, Najima, Mohameda i Osamy, przed sądem lub też przed ławą przysięgłych w tym przypadku, zostaje postawiony również Osama Attar. Ten nie zjawia się jednak na procesie, chociaż nikt tak naprawdę nie wierzy w 100% w jego najprawdopodobniej zainscenowaną śmierć. W stan oskarżenia zostaje również postawiona szóstka wspólników kumpli z Ferajny, odpowiedzialnych za ukrywanie zbiegów, przemilczenie ich planów oraz za zorganizowanie im miejsc kryjówki, tzw. safe houses. Oczywiście Salah Abdeslam też się pojawia na procesie, ale on już ma tam swoją karę wyznaczoną wcześniej. Oficjalna liczba ofiar śmiertelnych w zamachach z marca 2016 roku to 35 osób, w tym 3 ofiary, które odeszły już po zamachach, ale zostały skwalifikowane jako ofiary ataków, ponieważ ich śmierć była w jakiś sposób spowodowana zaistniałymi faktami. Jedna z ofiar, Shanti de Corte, miała już od dzieciństwa problemy z wrażliwą osobowością, jednak po traumie na lotnisku poprosiła o eutanazję. Miała 23 lata, kiedy 7 maja, tego samego roku, kiedy rozpoczyna się proces, zakończyło się jej życie. Kolejną z poszkodowanych jest mężczyzna posługujący się inicjałami MF, który w wyniku wybuchów zaczął cierpieć na uciążliwe szumy w uszach oraz zespół stresu pourazowego,
W wyniku jego, tak samo jak u Shanti, wrażliwej osobowości, w wieku 53 lat, 18 kwietnia, 5 lat po zamachu, mężczyzna postanowił sam odejść z tego świata. Ostatnią z dodatkowo zakwalifikowanych ofiar jest pan o inicjałach XL, który 22 marca znalazł się na pechowej stacji metra. Przez rany odniesione podczas zdarzenia zmuszony został do zakończenia swojego leczenia raka, co skutkowało tym, że w wieku 49 lat, 28 października 2017, również odszedł na drugą stronę. Do listy czynów karalnych sprawców dochodzi też próba morderstwa 691 osób. Oskarżeni dostają szansę, lub też lepiej powiedzieć, ich rodziny dostają szansę i specjaliści, na złożenie zeznań dotyczących moralności oskarżonego. Jednak na przykład Mohamed Abrini, pan z czapeczką nazwany tak przez media, odmawia takiej pomocy, do tego odmawia także oceny przez psychologów lub psychiatrów. Natomiast Salah Abdeslam, ta sytuacja trochę wygląda inaczej, on jest otwarty na taką propozycję, ale jego rodzina już raczej nie. Sam oskarżony rozumie ich postawy i nie chce też ich narażać na branie udziału w medialnej rozgrywce, która i tak już odbiła się piętnem na jego rodzinie. Francuski psychiatra Daniel Zahiri oznajmia, że Abdeslam nie jest ani chory, ani nie jest też takim wielkim psychopatą, nie ma też wrażliwej osobowości, stoi gdzieś pośrodku skali, a decyzję o popełnieniu swoich czynów podjął zupełnie sam. Oskarżeni i śledczy przedstawiają także podczas procesu kompletną rekonstrukcję zdarzeń. Dowiadujemy się z niej dodatkowo, że eksperymenty w kuchni na ulicy Rustrat były już przeprowadzane w mieszkaniu od lutego roku 2016. Nauczycielem instruującym swoich kolegów był Nazim Lahrawi, który w Syrii miewał okazję doszkalać się w tej specjalizacji. 21 marca w mieszkaniu znajdowało się 100 kg materiału przygotowanego według rozkazu Ahmada. Po przeszukaniu mieszkania przez policję zostało znalezione jedynie 15 pozostałych kilogramów. Reszta zmieściła się w trzech walizkach, które przewieziono na lotnisko. Tydzień przed wybuchem w mieszkaniu bywał też Osama Krajem i Khalid El-Bakrawi, którzy 16 marca przenieśli się do innej kryjówki, mieszczącej się na ulicy Kazernenlan w mieście Etterbeek, skąd udali się też o omówionej dacie i porze na stację metra wraz z 30 kg materiału, które przenieśli do nowego domu zawczasu z mieszkania na Max Rustrat. Podczas jazdy taksówką na lotnisko kierowca miał okazję porozmawiać z trójką panów na temat polityki, ale kiedy po opłaceniu jazdy chciał pomóc wyciągnąć im walizki z kofra, został powstrzymany przez Ibrahima. W budynku każdy z panów położył swoją walizkę na wózek i tak pchali je przed sobą aż do momentu wybuchu. Mohamed Abrini, pan, który uciekł z lotniska, twierdził, że w tym momencie był już święcie przekonany, że nie chce być odpowiedzialny za kolejną tragedię, chociaż pewno też nie chciał po prostu pozbawiać się życia w tak straszny sposób. Zanim panowie postanowili odpalić przysłowiowy ląd, trójkę wojowników z Syrii naszła ochota na napicie się kawy. Mieli zamiar wybrać się do Starbucksa, ale wszystkie miejsca były tam zajęte. Skierowali się więc do Dili France, gdzie Nazim Lahrawi podłączył kable do baterii. Teraz wystarczyło nacisnąć tylko guziki. Potem panowie skierowali się do hali odlotów, do bramek z lotami w stronę Stanów Zjednoczonych. Wtedy też Mohamed Abrini poinformował Nazima, że nie będzie tego robić, na co kolega odparł, żeby lepiej się teraz nie wycofywał. Jest już poszukiwany za Paryż i tak go złapią i będzie musiał spędzić całe życie w więzieniu. Drugi kolega, Ibrahim, rozłościł się na Nazima, ale następnie przytulił go i życzył mu dobrych wakacji. Po czym odszedł w stronę kolejki stojącej przy stanowisku oprawy numer 11 amerykańskiej linii lotniczej Delta Airlines. Na tym miejscu służby zasaną później dziurę o rozmiarach 1,60 m na 1,20 m z koło porozrzucanymi śrubami, gwoździami i kawałkami innych metali. Druga eksplozja nastąpiła w terminalu A na wysokości bramki odprawy numer 5 brukselskich linii lotniczych. Walizka Mohameda Abrini, który tuż przed swoją ucieczką z lotniska popchnął jeszcze w stronę słupa, aby sama się zdetonowała, co było też zresztą wielce prawdopodobne, bo jak sam twierdził, ich eksperymenty były bardzo nieprzewidywalne, niestabilne. Ta walizka odkończyła swojego żywota już po ewakuacji lotniska przez służby ratunkowe, w wyniku czego nikt na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń. O 8.19 z domu na Kazernelan wyruszył Osama Krajem i Khalid El-Bakrawi, każdy z 15-kilogramowym pakunkiem na plecach. Osama twierdzi, że w tamtym momencie nie był świadomy tego, że jego koledzy postanowili już około 8 rano przeprowadzić akcję na lotnisku.
Droga na stację zajęła panom około 30 minut, bo nie znali drogi i poszli drogą ciut dłuższą niż było możliwe. Po drodze pytali się jeszcze ludzi, jak mają dojść do celu, a że rozmawiali po angielsku, ludzie byli najprawdopodobniej przekonani, zresztą tak też twierdzi Osama, że pomagają turystom. Dwóch panów aktywowało swoje materiały już w drodze na metro. Na miejscu postanowili się rozejść i zająć miejsca w dwóch różnych wagonach. Jednak przy automacie z biletami Osama poinformował Khalida, że nie schodzi na dół, bo tak naprawdę to on nigdy nie miał zamiaru brać udziału w żadnym ataku. Khalid nie miał jednak zamiaru rezygnować i wsiadł do linii numer 5, jednak pomylił kierunki i dopiero na stacji Beaulieu zorientował się, że jedzie w przeciwnym kierunku. Zmienił więc trasę, przesiadł się więc do trzeciego wagonu pociągu, który jedzie w przeciwnym kierunku, a następnie jeszcze raz zmienił miejsce i wszedł do przedziału numer 2. Osama po ucieczce z metra wrócił do mieszkania na Kazerenland i spłukał materiały w toalecie. Po godzinie wsiadł do taksówki i pojechał do Scharbik, gdzie udał się na podcięcie włosów do fryzjera. Później poszedł do domu Amin, ostatniego ze wspólników Ferajny, a 8 kwietnia nastąpiło aresztowanie obu panów. Co się zaś tyczy laptopa ProBook, który wyrzucono do śmietnika przed udaniem się taksówką na lotnisko Zaventem, znaleziono tam oprócz listów do rodziny i spisanych testamentów nagrane wiadomości głosowe skierowane do państwa belgijskiego. Zostały one zapisane na parę godzin przed akcją i miały być później wykorzystane przez Abu Ahmeda w przekazach medialnych. Wiadomość została podpisana jako Lettre Belle i oskarżała rząd Belgii o odpowiedzialność za śmierć ofiar z powodu prowadzenia takiej, a nie innej polityki zewnętrznej przeciw krajom muzułmańskim. Treść wiadomości ośmieszała również belgijskich śledczych i służby bezpieczeństwa, w którą Belgia miała pompować miliony euro. A i tak to, jak widać, nic nie daje. Jak się na końcu okazało, po wydarzeniach z 22 marca, członkowie całej szajki odpowiedzialnej za wydarzenia we Francji i Belgii zostali albo złapani, albo też wyeliminowani. Po 19 dniach deliberacji dotyczących 287 pytań dotyczących oceny winy oskarżonych, ława przysięgłych ustala, co następuje. 39-letni Osama Attar dostaje dożywocie, szkoda tylko, że nie jest obecny na sali, podejrzewa się, że już nie żyje, ale podejrzewa się także, że tylko zainscenizował swoją śmierć. Odpowiada on za zaplanowanie zamachów, sąd nakazuje jego natychmiastowe zatrzymanie z powodu podejrzenia dużego zagrożenia dla społeczeństwa. Niestety nikt nie wie na ten moment, gdzie on jest. 38-letni Mohamed Abrini, zwany też brioszkiem oraz mężczyzną w czapeczce, również zostaje uznany za winnego i otrzymuje karę 30 lat. 31-letni Osama Krajem dostaje dożywocie. 34-letni Salah Abdeslam ma już 20 lat za strzelaniny na Dristrad Forst, dlatego nic mu sąd nie dokłada. Poza tym Salah chce odbywać karę w Belgii, ale sędzia jakoś nie widzi, żeby było udowodnione, że francuskie więzienia mają aż tak złą sławę, żeby Salah nie mógł tam sobie w nich przebywać. W końcu przecież też ma francuską narodowość. 38-letni Samil i 35-letni Ibrahim Farsi, bracia, zostają zwolnieni z zarzutów. Smail podnajmował swój apartament na alei Kazerneland w Etterbeek dobremu przyjacielowi Khalidowi El Bakrawi, temu, który później wybuchł metrze. Z jego apartamentu Krajem i El Bakrawi wyszli 22 marca w stronę metra. 23 i 25 marca bracia Farsi dokładnie wyczyścili mieszkanie, ale zeznali, że nie wiedzieli nic o planach związanych z metrem w Malby. I pomimo tego, że po zamachu nie zgłosili się na policję, ława przysięgłych uznała ich za niewinnych. Co się zaś tyczy strony technicznej procesu, to skąd podatników idzie na ten cały cyrk zaledwie 45 milionów euro, wliczając w to koszta przebudowy budynku dawnej siedziby NAVO oraz koszta opóźnień, ponieważ oskarżeni nie chcieli siedzieć zamknięci w szklanych klatkach. No a dlaczego cyrk, tak brzydko mówię? No dlatego, że chyba łatwiej byłoby zabronić czytania pewnej książki, niż biegać później po całym świecie w poszukiwaniu terrorystów. No ale może się mylę. Co ciekawe, żadnemu z oskarżonych, tych, którzy mieli odpowiednią narodowość, nie zasądzono odebrania belgijskiej narodowości. Chciano, ale adwokaci użyli magicznego słowa zaczynającego się na R i kończącego się na sizm. Co się jeszcze tyczy panów i ich tak ogólnego podejścia do życia, to mogę powiedzieć tylko, że ich scenariusze są bardzo podobne do siebie i szkoda w sumie, że wyrośli na takich ludzi, jakimi się później stali.
Abdeslam Salah, Francuz pochodzenia marokańskiego, wychowany w belgijskim Saint-Jean-Smolenbeek, którego 31-letni Bran Ibrahim zginął w zamachu we Francji w Bataclan. Oboje podejrzewani byli o niecne zamiary już od dawna i byli na liście OCAT. Owa lista to taka, jakby powiedzieć, baza danych, belgijska baza danych, na której widnieją nazwiska najbardziej poszukiwanych osób, głównie terrorystów. Osama Krajem, urodzony w Szwecji, rodzice z Palestyny, zradykalizowany po 20 dzięki oglądaniu przemówień amerykańskiego imama Anwara al-Awlaki i w roku 2014 wyjeżdża do Syrii. Jak przyznał, sam także starał się rekrutować innych szwedzkich Arabów do udziału w walkach w Syrii. Mohamed Abrini urodził się w Belgii i ma marokańskie korzenie. W młodości przyjaźnił się z Salah Abdeslamem. Od 17 roku życia rozszerzał swoją działalność przestępczą. W roku 2014 podczas odsiadki dowiedział się o śmierci młodszego brata, który na tamten czas walczył w Syrii. W roku 2015 sam udał się do tego kraju, a następnie wyjechał do Birmingham, czy też został tam wysłany, aby zbierać fundusze dla syryjskich bojowników. Ibrahim al-Bakrawi i jego brat Khalid to Belgowie z marokańskimi korzeniami, synowie konserwatystów religijnych, którzy w takim razie z niewiadomych przyczyn wyjechali do Belgii, bo Belgia tak zbytnio religijna to chyba nie jest. Obaj bracia byli znani policji z trochę bardziej poważnych przestępstw niż reszta oskarżonych, a był to na przykład napad z bronią w ręku na kantor wymiany walut, czy też posiadanie nielegalnej broni. Obaj kiedyś zostali przedwcześnie wypuszczeni z więzienia. Lahrawi Najim urodził się w Maroku i wychował w Scharbik. Oceniany przez nauczycieli jako socjalny, wesoły i inteligentny, nigdy jednak nie godził się z tym, że społeczeństwo nie rozumiało jego religii, którą on stawiał na równi z wolnością, pokojem i nauką. Pewnie też dlatego w roku 2013 wyjechał do Syrii, gdzie podszkolono go jeszcze bardziej w pokojowym nastawieniu do społeczeństwa. Jeżeli spodobał Ci się podcast, możesz polubić filmik. Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych odcinkach, możesz zasubskrybować. A jeżeli masz coś jeszcze do dodania na temat sprawy, albo chcesz po prostu wyrazić swoje zdanie na jej temat, zostaw komentarz. Dziękuję za wysłuchanie. Do następnego razu.